Jak co roku i tym razem Dzień Strażaka zgromadził wielu druhów oraz gości w OSP w Grzegorzewie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele. Jak wiemy, święty Florian to szczególny patron braci strażaków. To pod jego opiekę i przez jego stawiennictwo wypraszamy u Boga potrzebne łaski dla druhów, druhen, dla ich rodzin, aby ten czas służby, czas poświęcenia się dla drugiego człowieka był czasem bezpiecznym, bezpiecznych powrotów do domu, aby strzec mienia ludzkiego, które tak naprawdę w ochotnicze ręce zostaje złożone. I dziś słyszymy liturgię słowa, która bardzo dobrze obrazuje nam to powołanie. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Każdy wie, ile zdrowia, ile czasu, ile niebezpiecznych sytuacji jest w życiu strażaka. Szczególnie kiedy trwała pandemia, ilu należało życia, aby życie ratować, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi tam, gdzie nikt tak naprawdę albo nie chciał, albo bał się iść. Abyście się wzajemnie miłowali. Przecież nie było to czynione tylko i wyłącznie z pobudek egoistycznych, ale przecież te czyny były wypełnione miłością, która popycha nas nieraz do ogromnego heroizmu, aby być dla drugiego człowieka. To jest wielka duma. Nosić mundur, stać na straży. To jest duma, ale też powołanie. Bo tylko z powołania można wypełnić to, co jest darem miłości dla drugiego człowieka. By owoc wasz trwał. Trwać ma nasze świadectwo wiary. Bóg, honor, ojczyzna. Ma trwać to, co jest wypisane na sztandarach. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Ma trwać w nas to, co Boże. Przede wszystkim duch wiary, że czynimy to nie tylko dla siebie, ale czynimy to z powołania, do którego wybrał nas Bóg, a przed Nim każdy z nas tego powołania będzie rozliczony. Tymi słowami zwrócił się do druhów z Grzegorzewa miejscowy proboszcz, który odprawił nabożeństwo. Towarzyszyły mu poczty sztandarowe oraz strażacka orkiestra. Po mszy w uroczystym przemarszu wszyscy jej uczestnicy przeszli do remizy, gdzie kontynuowano świętowanie. Jest to czas, kiedy możemy podziękować naszym druhom. Tutaj jednostka, nasza jednostka, bo jestem też druhną tej jednostki, jest w systemie ratownictwa, więc tutaj wyjazdy są bardzo częste naszych druhów, którzy są bardzo wyszkoleni dobrze i są zawsze sprawni i gotowi. Chciałam też podkreślić bardzo dużą współpracę z Państwową Strażą Pożarną, której bardzo dziękuję za partnerską współpracę. A z tego, co pan komendant zawsze docenia i podkreśla, że właśnie ta współpraca funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z ochotnikami jest bardzo, bardzo tutaj owocna, no i bardzo potrzebna, bo druhowie wspierają teraz. Chciałam też powiedzieć, że dzisiejsi ochotnicy to zupełnie inna straż niż kiedyś. Dzisiejszy taki druh, który ochotnik można powiedzieć, jest bardzo wyszkolony, przygotowany na pomoc drugiemu człowiekowi i to nie tylko przy pożarach, ale przede wszystkim też tak jak teraz druhowie wyjeżdżają do ratowania mienia, ale też do wypadków drogowych. Oni są bardzo, bardzo do tego przygotowani, za co im bardzo, bardzo dziękuję jako wójt. Chciałabym też powiedzieć, że jestem pod wrażeniem ich gotowości. Kiedy syrena zawyje, to proszę mi wierzyć, w ciągu paru minut są gotowi do wyjazdu, naprawdę. Także tutaj komendantowi gminnemu, jednocześnie naczelnikowi wyrazy uznania i to, że dbają o mienie, bo są taką w środowisku też przykładem tego,
że tutaj jest zawsze porządnie i czysto. Także Straż Ochotnicza jest w społeczności lokalnej bardzo dobrze postrzegana i życzę im wszystkim, aby wyjeżdżając do pożarów czy do wypadków, zawsze do nas szczęśliwie wracali. Takie spotkania mają też taki wymiar, że strażacy mogą sobie na spokojnie porozmawiać, wymienić pewne między sobą spostrzeżenia, różne sugestie, no jak również no, raz w roku no, posiedzieć na spokojnie. A nie tylko spotkać się podczas wezwania na alarm. Jest to także okazja do podsumowania pracy jednostki, wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym druhom oraz podziękowań od zaproszonych gości. W tym roku wśród nich byli m.in. poseł Leszek Galemba, radny powiatowy Waldemar Banasiak, prezes kutnowskiej hodowli buraka cukrowego w Straszkowie Grzegorz Fiałkowski czy członek zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Piotr Opas. Tego dnia dla wszystkich chętnych otwarta jest także Izba Tradycji Strażackich, w której możemy znaleźć niezwykłe pamiątki z działalności grzegorzewskiej jednostki. Znajdują się tutaj przede wszystkim samochody, jakie kiedyś były, jakie obecnie są. Znajdują się tutaj również zdjęcia naszych druhów, którzy od nas już odeszli. Każdy z druhów, który zmarł, jest tutaj właśnie na tablicy napisany, żeby po prostu dla przyszłych pokoleń wiedziały te pokolenia, kto tutaj był, kto był w zarządzie i co tutaj się odbywało. To są umundurowania, które w dawniejszych latach funkcjonowały. No niestety, kiedyś było też inaczej. Była to taka straż ogniowa, później ochotnicza straż. No były to umundurowania na skalę tamtych czasów. W tej chwili jest to umundurowanie no, nowoczesne, jest to umundurowanie bezpieczne. I mamy też taki właśnie przekrój od tych umundurowań, kiedyś obowiązywały, do umundurowań obecnych. Przy naszej jednostce zawsze była orkiestra dęta, więc to są instrumenty, które kiedyś w latach 40., 50., zaraz powojennych, orkiestra z nich normalnie korzystała i na nich grała. We wcześniejszych latach wraz ze Świętem Strażaków organizowane były zabawy dla najmłodszych, ale w tym roku nie połączono tych wydarzeń. Robiliśmy również dla dzieci w zeszłym roku taki dzień otwarty, ale w związku z tym, żeby to nie nakładało się jedno z drugim, to w tym roku stwierdziliśmy, że zrobimy typowo dla dzieci na placu, jak troszkę będzie już cieplej, żeby te dzieci mogły też bardziej się pobawić wodą i zobaczyć straż od środka. Już niedługo będzie zatem jeszcze jedna okazja, aby odwiedzić jednostkę i poznać pracę strażaków.